Na czerwcowej sesji Rady Gminy Kościelec, wypełniając swój obowiązek, wójt gminy przedstawił Radzie raport o stanie gminy. Jest to dokument podsumowujący działania jednostki w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady. Muszę powiedzieć, że wszystkie cele, wszystkie założenia, które postawiliśmy sobie w 2022 roku, zostały w pełni zrealizowane. I to myślę, że jest dla nas satysfakcjonujące. Państwo radni pewnie przeglądaliście, bo sądzę, że znacie temat, znacie te wszystkie tematy, wiecie, o co chodzi. Dla was to żadna nowość, gdy przedstawiłem ten raport. A więc również uważam, że to, co zrealizowaliśmy w 2022 roku, to jest również Państwa zasługa. Bo musieliście podejmować decyzje, a przede wszystkim finansowe, żeby zrealizować inwestycje, które sobie postawiliśmy. Skarbnik gminy, pani Beata Wawrzyniak, zapoznała radnych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022. Wszystkie komisje stałe pozytywnie zaopiniowały oba dokumenty, jak również Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniosła żadnych uwag. Na tej podstawie radni jednogłośnie udzielili wójtowi gminy Kościelec absolutorium. Stara się rzeczywiście, ośrodki pisze projekty dobre, zabierają pracowników, żeby gmina rzeczywiście się rozwijała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dla mieszkańców gminy Kościelec oznacza to, że polityka finansowa realizowana jest racjonalnie, a rozwój gminy idzie w dobrym kierunku.